Państwa serdecznie, jeszcze raz z Tortosy. Chciałem dzisiaj Państwu przedstawić pomnik, który jeszcze został postawiony z czasów generała Franco ku czci poległym w walce o Ebro. Jedna z cięższych bitew w wojnie domowej w Hiszpanii. Tu mają go Państwo w całej okazałości, że tak pokażę, zaraz jeszcze przejdziemy, żeby zobaczyć, co tam na nim pisze. Pomnik jest naprawdę wspaniały, okazały. Pomnik, jeszcze raz powtarzam, ku czci poległym w czasie walki o Ebro. Tak to wygląda tutaj. Tak ten pomnik wygląda tutaj z boku. Mogą Państwo zobaczyć napis. I z boku on wygląda tak właśnie. Tu jeszcze chciałem Państwu pokazać, jak dzisiaj wygląda Ebro w Tortosie. I oprócz tego pokazać jeszcze raz, gdzie się znajdujemy. Otóż tutaj jest ten pomnik, o którym przed chwileczką rozmawiałem z Państwem. I tutaj z drugiej strony, proszę Państwa, pod samą katedrą odnaleziono jakieś... Widzą Państwo całą katedrę w okazałości swojej. Dzisiaj ona naprawdę pięknie wygląda. I pod nią odnaleziono jakieś szczątki murów. Jeszcze nie mogę Państwu powiedzieć, jakiej one mogą być daty. Wszystko jest na razie w budowie. Ale proszę zobaczyć. Coś tutaj mieli stawiać i wyszło, że są jakieś starożytne najprawdopodobniej mury. Opowiem Państwu jeszcze coś mniej więcej o tym. Być może za kilka dni, jak ciut dalej posuną się po prostu prace tutaj wykopaliskowe. Proszę Państwa, możecie sobie zdać sprawę. Stoję w tej chwili tyłem do słońca, ale nie wiem, ile będzie stopni. Zaraz pojadę, nagram w drugiej części Ebro, żeby tam Państwu pokazać na termometrze, ale podejrzewam, że dzisiaj 27-28 stopni to tak spokojnie, bo mi w plecy tak grzeje, że... No nic. Pozdrawiam. Proszę o subskrypcję. Rączka, łapka w górę. I proszę o pytanie i sugestie. Dziękuję.